Centrum Informacji Turystycznej w takim miejscu jeszcze nie było. Władze powiatu suwalskiego uroczyście otworzyły dziś w Dowspudzie zabytkową Kordegardę. W tym wyjątkowym miejscu, będących częścią XIX-wiecznych obiektów pałacowych Ludwika Michała Paca, kiedyś znajdowała się stajnia, stacjonowała straż, a później obiekt był częścią szkoły, dziś ma przyciągać turystów. W budynku oprócz informacji turystycznej znalazła się też sala kominkowa oraz przede wszystkim 10 pokoi noclegowych. Wszystko dzięki unijnemu programowi współpracy transgranicznej Polska-Litwa-Rosja, mówi Szczepan Ołdakowski, starosta powiatu suwalskiego. Myśmy byli partnerem wiążącym w tym projekcie. Sam nasz obiekt jest działaniami takimi miękkimi, jak wymiana młodzieży, poznawanie kultury naszych partnerów, opiewa na kwotę około 4 milionów złotych. To działania inwestycyjne i wyposażenie. Marzeniem władz powiatu jest też próba renowacji ruin pałacu, a w zasadzie odnowienie i zabezpieczenie pozostałości. Ruiny Pałacu Paca są bowiem jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Neogotycka budowla powstała w 1823 roku na zlecenie generała wojsk polskich i napoleońskich Ludwika Michała Paca. Dziś po pięknym obiekcie został jedynie portyk, wieża bociania oraz część piwnic. Na tego typu prace potrzeba jednak gigantycznych środków finansowych, mówi Ołdakowski. Cały czas zabiegamy o środki na najgłówniejszy obiekt pozostałości Pałacu Paca, żeby zatrzymać to degradację tych pozostałości, tych obiektów. Tam jest piękny portyk, są piwnice, które mamy taką dokumentację z propozycją wyremontowania i wykorzystania do celów też kulturalno-gastronomicznych. Niestety tych źródeł finansowych powiat własnych nie ma, musimy szukać zewnętrznych. Zarządca zabytkowej Kordegardy również jest wyjątkowy. To zakład aktywności zawodowej Sowa w Lipniaku, któremu obsługę turystów i opiekę nad obiektem powierzyło starostwo. Pracować tu będą m.in. osoby niepełnosprawne, mówi Bożena Chmielewska, dyrektor ośrodka w Lipniaku, która liczy, że podała temu zadaniu. Jednak to jest odległość, to są... Wiecie Państwo, to jest 15 minut. Wejście, smak, zapach i obsługa. A zatem myślę, że kuchnia, którą już tak trochę mamy rozpoznalną na tym rynku naszym, pomoże jednocześnie ściągnąć klientelę. Tu są wspaniali ludzie, jest śliczne otoczenie. Myślę, że będzie to atrakcyjne miejsce i może uda nam się to pozyskać.